W Olsztynie Boże Narodzenie nie mogłoby się obyć bez czwartego już świątecznego jarmarku warmińskiego. Główny organizator jarmarku, Miejski Ośrodek Kultury, postanowił, że będzie to nie tylko święto konsumpcyjne. Jarmark z pewnością przyciągnie amatorów sztuki i kultury, w szczególności muzyki. Będzie tam nie tylko sączyć się muzyka, ale będzie również brzmieć, tak powiem, pełnym głosem, nie tylko ze sceny, bo tych artystów, którzy pojawią się na jarmarku, będzie naprawdę bardzo dużo, ale będzie również muzyka pojawiać się wśród gości jarmarku. Co roku świątecznego uroku jarmarkowi dodają rzeźby lodowe, tym razem jednak dzięki efektowemu oświetleniu zachwycą Olsztynian jeszcze bardziej. Rzeźby lodowe będą migotać, będą skrzyć się tak, jak lud powinien się skrzyć. Jarmark warmiński zostanie podzielony na dwie przestrzenie, nie tylko miejsce, ale także rodzaj prezentowanej kultury je podzieli. Targ rybny będzie międzynarodowy, a rynek staromiejski będzie warmiński, tutejszy, swojski. Olsztynianie zatem będą mieli świetną okazję, aby w pełni poczuć atmosferę zbliżających się świąt. W ciągu 4 dni na naszej Starówce nie zabraknie atrakcji. Program, który jest przygotowany, jest bardzo atrakcyjnym programem, a wobec tego zapraszam już dzisiaj na to wydarzenie wszystkich mieszkańców Olsztyna, całymi rodzinami, z najmniejszymi pociechami, bo przecież na tym jarmarku również będzie gościł Mikołaj. Czwarty jarmark warmiński rozpocznie się już 13 grudnia i potrwa do niedzieli 16 grudnia.